Jeszcze parę lat temu nikt by nie uwierzył, że można tego typu prawie spinningowej długości wędziska karpiowe produkować, a stają się one coraz popularniejsze. To jest nowy model Prologica serii C3 Fulcrum Fast Water. Świetny kij do łowienia z podchodu, bo jest krótki, łatwo się z nim przedzierać gdzieś przez trzciny czy krzaki. To jest po pierwsze. Po drugie, ma dużą krzywą ugięcia, więc na krótkiej lince, kiedy łowimy gdzieś tuż pod trzcinami karpie, ta duża krzywa ugięcia jest niezwykle ważna, żeby wędzisko amortyzowało nam zrywy. A kiedy do tego dodamy matę węglową, wysokomodułową, użytą do uzbrojenia tego wędziska, no otrzymamy bardzo ciekawy kij. Oczywiście nie tylko do łowienia z podchodu, bo on się świetnie na przykład nadaje, do łowienia ze środka pływającego. Ma akcję paraboliczną. Stopki przelotek wysokie, bardzo wysokie. Przelotka o średnicy 40 mm, ta pierwsza wiodąca, większa nie jest potrzebna w zupełności przy tego typu krótkim kiju. No ale wysokość stopek robi swoje, także następnych też są wysokie i o dużej średnicy przelotka szczytowa 16 mm. Krótka rękojeść, no ale jakżeż inaczej, bo to przecież jest wędzisko, które predysponowane jest do tego, żebyśmy w ten sposób cały czas z nim pracowali. To nie jest kij, który służy do zarzucania, później leży na podzie i tylko holujemy, ale przy podchodzie my cały czas z tą wędką chodzimy, więc ten dolnik nie może być zbyt długi, bo zdecydowanie by nam w operowaniu tym zestawem przeszkadzał. No i oczywiście musimy dobrać odpowiedni kołowrotek do tego typu wędziska, ponieważ one są lekkie, krótkie. Nie może być duży Big Pit, bo przeważałby w tej dolnej części. No i przede wszystkim trudno byłoby nim operować. Raczej kompaktowy kołowrotek, taki jak ten T-Rex Okumy. To jest nowy model 7000, który bardzo udanie komponuje się właśnie do takich krótkich wędzisk, do wywózki czy do łowienia z podchodu. Ale oczywiście to, że jest to kompaktowy kołowrotek, lekki, niewielki, nie znaczy, że nie ma pojemnej szpuli, bo jeżeli łowimy z wywózki, no to trzeba czasami tych metrów. I ta szpula mieści 370 metrów żyłki 0,33, więc spokojnie możemy używać go nawet na takich dużych odległościach. Ten kołowrotek opiera się na 7 łożyskach, a więc bardzo miękko, precyzyjnie pracuje. To jest bardzo ważne przy łowieniu przede wszystkim z podchodu, czy przy samych zawadach, kiedy na krótkiej lince trzymamy, holujemy karpia. Ta idealna praca mechanizmów kołowrotka jest bardzo ważna. No i jeszcze ważna rzecz, progresywny hamulec również, co przy tego typu łowieniu jest istotne, kiedy szybko możemy otworzyć ten wolny bieg, w cudzysłowie oczywiście, szpuli i szybko go przymknąć, dosłownie 1/4 obrotu dźwignią.